Cześć dziewczyny, dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć, jak przebiegało u mnie tworzenie projektu Anchor Tea, czyli bluzeczki projektantki Petit Knit. Projekt ten zakupiłam w sklepie Knit for Knit. Przede wszystkim z myślą o tym, że są do niego filmiki pomocnicze Dagny Zielińskiej, bez których nie wyobrażam sobie zrobienia tej bluzeczki. Jeżeli jesteście zainteresowane, jak to u mnie przebiegało, czy jestem zadowolona z projektu, jak pracowało mi się z dedykowaną włóczką, jak wyglądał udział w takim zbiorowym dzierganiu, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Ja tę bluzeczkę, jak zobaczyłam, to sobie pomyślałam, że to jest projekt dla mnie, dlatego że ja uwielbiam fasony takich bluzek, ja się w takich fasonach czuję bardzo dobrze, to jest raz. Po drugie pomyślałam sobie, że gdybym w przyszłości robiła ten projekt, to na pewno wybiorę sobie jakiś kolor beżowy, który będzie bardzo neutralny i pasujący do wszystkiego praktycznie. I po trzecie pomyślałam sobie, że ta bluzeczka jest prosta i bardzo elegancka. No i po jakimś czasie zamówiłam sobie ten projekt w sklepie Knit for Knit i zaczęłam tą bluzeczkę robić. Ale powiem Wam szczerze, że na początku to rozpoczęcie tej bluzeczki to był dla mnie koszmar. Ja chyba kilka razy do tego podchodziłam. Tam jest taka inna technika nabierania oczek. Italian Cast On bodajże się nazywa i powiem Wam, że męczyłam się strasznie. Zresztą prułam wielokrotnie fragmenty tej bluzeczki, bo chciałam, żeby ona wyszła po prostu naprawdę idealnie. Stwierdziłam, że poświęcę jej sporo czasu, ale postaram się, żeby miała jak najmniej błędów albo w ogóle, jeżeli oczywiście to się uda. I włóczka, jaka jest do tego projektu dedykowana, to jest włóczka z dodatkiem kaszmiru. I powiem Wam, że mi się tą włóczką bardzo dobrze przerabiało, mi osobie początkującej. Także sama włóczka jest świetna, natomiast tak jak mówię, ja nie wiem, myliłam się z liczeniem tych oczek i musiałam ją wielokrotnie pruć, ale jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, bo naprawdę wyszła fantastycznie. Ma jakieś tam minimalne niedociągnięcia, na przykład na lewej stronie tam widzę, że mam jakąś taką dłuższą nitkę, ale wiecie, to jest na lewej stronie, tego nie widać. Początkowo jak wykonuje się tę bluzeczkę, to ona wydaje się taka niezbyt ładna tutaj, szczególnie w tej części, ale później po zblokowaniu, po wysuszeniu naprawdę wygląda fantastycznie. Do tego można jeszcze tutaj dołożyć taką bezbarwną nitkę do tej bluzeczki. No ja myślę, że ona posłuży mi na lata i myślę, że będę często ją ubierała, bo tak jak mówię, pasuje mi do wielu, wielu stylizacji, bo ona i pasuje mi do jeansów i pasuje mi do wielu moich spódnic. Mam taką jedwabną spódnicę pomarańczową, myślę, że świetnie z nią wygląda. Mam taką spódnicę w kolorze miodowym, czy do spódnicy ołówkowej czarnej, czy do jakichś eleganckich spodni. Także świetna, świetna bluzeczka i ja się nie dziwię, że ten projekt jest tak popularny. Poza tym uważam, że projekty tej dziewczyny, ona ma bodajże na imię Metę, mam nadzieję, że nic nie przekręciłam, i jest z jakiegoś kraju skandynawskiego. Słuchajcie, ja się dopiero wdrażam, nie wiem wszystkiego, więc tyle co wiem, co pamiętam. Naprawdę do mnie przemawiają swoją prostotą. Ja też zrobiłam sobie top na lato jedwabny właśnie, wykupując projekt tej dziewczyny, ale troszeczkę sugerując się innym materiałem, ale głównie widziałam, jak ona zrobiła tę bluzeczkę i sugerowałam się jej zdjęciami. Także myślę, że to nie będą ostatnie moje projekty tej projektantki. Ale jeszcze chciałam dodać, że jak zaczęłam robić tę bluzeczkę i byłam już na jakimś etapie chyba gdzieś dotąd, kończyłam te przejścia takie charakterystyczne, to Dagna Zielińska we współpracy właśnie z Knit for Knit, ze sklepem Knit for Knit, utworzyła KAL.
wspólne dzierganie, które odbywa się na Facebooku w specjalnej grupie i tam dzielimy się informacjami dotyczącymi tego, jak nam projekt przebiega, z jakimi trudnościami się spotykamy, wrzucamy zdjęcia itd., itd. Ja nigdy w takim kalu nie brałam udziału i stwierdziłam, że to jest świetna okazja, żeby to zrobić, tym bardziej, że już sobie wcześniej wykupiłam właśnie projekt w tym sklepie. Na dodatek, jak się okazuje, wybrałam kolor taki bluzeczki, jakie wybrała sobie Dagna, bo najbardziej popularny był taki jaśniejsza taka biel łamana. Ale ja powiem Wam szczerze, że myślałam początkowo, żeby wybrać ten kolor, a później, nie wiem czy pomyłkowo, czy ja w ogóle już sobie zakodowałam, że jednak wezmę ten beż, już nie pamiętam i wzięłam ten beżowy kolor. Mimo tego, że tamten najbardziej popularny był jeszcze wtedy dostępny, bo później był coś problem z tym kolorem. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie wybrałam ten kolor. No i możecie same zobaczyć, jak wyglądają efekty mojej pracy. Dajcie mi proszę znać, czy wy robiłyście tę bluzeczkę. Widzę, że sporo dziewczyn robiło, też wykorzystując inne włóczki. Może nawet, nie wiem, może w przyszłości wrócę jeszcze do tego projektu też, może wykorzystując jakąś inną włóczkę, chociaż ta, szczerze powiedziawszy, bardzo mi w tej bluzeczce odpowiada. Ja się świetnie też czuję właśnie nosząc tę bluzeczkę, więc może bym się jeszcze na inny kolor jakiś zdecydowała. Myślę, że czarna też by była bardzo praktyczna i bardzo uniwersalna. Także zastanawiam się właśnie jeszcze może nad czarną. W przyszłości warto taki projekt też powtórzyć, wtedy będzie mi łatwiej przerabiać. Może tylko spróbuję inaczej narzucać oczka, bo bardzo się męczyłam z tą techniką narzucania oczek. No teraz myślę, że byłoby trochę łatwiej, ale ja w ogóle przerabiam luźno, a jeszcze do tego ta technika sprawiła, że mi tutaj naprawdę luźno to wyszło. Wzięłam ten projekt też na urlop nad morze, byłam nad Morzem Bałtyckim i tam też sporo zrobiłam. Starałam się przerabiać oczka, szczególnie prawe, chociaż też te przejścia również wtedy, kiedy jechałam samochodem, byłam pasażerką, wykorzystywałam czas na to, żeby właśnie ją dziergać, ale powiem Wam szczerze, że robiłam ją bardzo, bardzo długo. Bardzo długo. No zresztą trójki, druty to jest dla mnie długi projekt, ale cieszę się, że podjęłam się zrobienia tego projektu i bardzo, bardzo Wam polecam ten projekt, bo uważam, że bluzeczka jest uniwersalna, elegancka i ponadczasowa. Do tego materiał, z którego jest zrobiona czyli ta włóczka, jest fantastyczna moim zdaniem. Dziewczyny, jeśli chodzi o włóczkę, został mi tutaj taki kawałeczek, ale muszę przyznać, że troszkę zmarnowałam tej włóczki, zaraz powiem dlaczego. To ja korzystałam z włóczki dedykowanej, która zawiera 90% bawełny i 10% kaszmiru. Bardzo przyjemna włóczka. Myślę, że bluzeczka będzie się bardzo dobrze nosiło, ale o ile przerabianie na drutach trójkach, jeszcze dodam, że dokupiłam sobie druty, bo nie miałam takich drutów z odpowiednią żyłką, ta włóczka mi się plątała, dlatego w przyszłości uważam, że potrzebuję takiego urządzenia do takich włóczek, bo być może zrobię sobie jeszcze taką czarną bluzeczkę, zobaczę, bo ona też mnie, słuchajcie, kosztowała wiele. Wtedy kupię sobie takie urządzenie, że wkładacie włóczkę, nie wiem jak ono się fachowo nazywa, ale już gdzieś tam odnalazłam to urządzenie. Na drewniany taki drążek wkłada się włóczkę i wtedy ona się po prostu nie pląta, bo ona mi się niestety bardzo, bardzo plątała. Taka w sumie niepozorna, wydawałoby się, że nie będzie się plątać, ale się plątała. No i teraz przejdźmy, słuchajcie, do może błędów też, bo niestety nie uniknęłam błędów. Jeden z błędów znajduje się na stronie lewej, ale to naprawdę taki minimalny, więc słuchajcie, go nie widać, ale po tamtej stronie, czyli z tyłu, mam tutaj takie oczko troszeczkę luźniejsze. No i na pewno parę błędów zrobiłam tutaj. Mogłam lepiej zrobić te rękawki, ale tego też nie będzie widać, bo te takie niedociągnięcia są pod spodem, dlatego że musiałam tutaj załatać dziurki, które mogą się nam zrobić, ale też tutaj ten ściągacz mogłam jednak wykonać lepiej. Tutaj też coś
coś jest nie tak, ale generalnie uważam, że bluzeczka i tak wyszła naprawdę bardzo dobrze. Ja ją wiele razy, słuchajcie, prułam i robiłam ją bardzo długo, bo chciałam jej poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby ona wyszła no możliwie idealnie. Muszę Wam powiedzieć jeszcze to, że ja sugerowałam się rozmiarem S, chociaż noszę rozmiar M, dlatego że ja przerabiam luźno, dosyć luźno, ale sugerowałam się rozmiarem S, natomiast zrobiłam ją dłuższą na rozmiar M, czyli tutaj w tej długości to już sugerowałam się rozmiarem M i bardzo dobrze zrobiłam. Myślę, że bluzeczka jest na mnie idealna. No i cóż, ja polecam Wam ten projekt. Uważam, że on nie jest dla osób początkujących, no chyba, że ta osoba początkująca naprawdę ma super, super zdolności i jest bardzo nastawiona na to, żeby zrobić ten projekt i to może ją oczywiście zmobilizować do tego, że zrobi. Nie podoba mi się tutaj to nabieranie oczek tą metodą i wiem, że Dagna już później przy drugim projekcie nabierała oczka inną metodą. Wydaje mi się, że wyglądałoby to lepiej, gdyby była inna metoda, poza tym ja bardzo się męczyłam przy tym Italian Cast On, bo tak bodajże się ta metoda nazywa. Tutaj mogłabym sobie żyłkę taką bezbarwną wciągnąć, ale nie będę tego robić, jakoś nie widzę takiej potrzeby, ona mi się nie zsuwa. Nie jest taka bardzo pod szyję, ale nie jest tutaj jakiś wielki dekolt, więc taka w sam raz jak dla mnie. No i żałuję, że nie mam, bo nie potrafię znaleźć takich, jak chcę, żyłek do mierzenia bluzeczek. To też by mi się bardzo, bardzo przydało. Ale ogólnie polecam ten projekt, bo bluzeczka jest prosta, elegancka i taka naprawdę pasująca do wielu, wielu stylizacji. I jeszcze powiem Wam coś na temat tego wspólnego dziergania. Nigdy nie brałam udziału w takim wydarzeniu i pomyślałam sobie, że to będzie świetna okazja, żeby zobaczyć, jak taki kal wygląda. I tak, cieszyłam się też z tego, że mam już tę część bluzeczki, bo ja nie dziergam bardzo szybko, bo na dodatek nie mam nie wiadomo ile czasu, słuchajcie, na dzierganie. I wiedziałam, że w tym kalu mogą być takie osoby, które bardzo szybko wydziergają bluzeczkę i będą mnie trochę, słuchajcie, stresować, że ja tak bardzo z tyłu jestem. A poza tym też bałam się, że nie zdążę w tym terminie, który ogłosiła Dagna, do 19, bo został troszeczkę przedłużony ten termin ze względu na jej wyjazd, że nie zdążę zrobić tej bluzeczki. To znaczy może nie tak, że się bałam, bo wiedziałam, że zrobię sobie ją tam w swoim czasie, ale słuchajcie, bardzo fajne jest to wspólne dzierganie, bo i można wysłać tam, słuchajcie, zdjęcia, zobaczyć też, jak dziewczyny robią swoje bluzeczki, jakie kolory wybrały. O coś zapytać? Ja nie pytałam, robiłam swoim tempem, zresztą miałam przecież też do tego super materiał filmowy Dagny, naprawdę świetna robota. Ja mam nadzieję, że Dagna jeszcze nie jeden taki projekt nagra, właśnie Petit Knit, bo wiem, że jeszcze są takie projekty, ale bardzo bym chciała, żeby ona nagrała projekt tej apaszki takiej malutkiej. Chyba nie ma nagrań filmowych. Ja bym sobie bardzo chętnie tę apaszkę zrobiła. Nie wiem, jak ona się nazywa. Sophie Scarf chyba bodajże. No i myślę, że warto spróbować wziąć udział w takim wydarzeniu, zobaczyć, czy to jest dla Was. Ja spróbowałam. No i bluzeczka została też wydziergana. Dajcie mi znać, czy Wy robiłyście tę bluzeczkę. Wiem, że niektóre dziewczyny zrobiły jeszcze z innej włóczki, takiej bardziej mechatej. Napiszcie mi, czy robiłyście, czy może macie w planach robić. A ja Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie i życzę Wam dobrego dnia. Pa, pa.